rozmawiamy o problemach technicznych związanych z konkurencyjną imprezą, ale mam nadzieję, że pan poseł z taką pewną charyzmą podchodzą do kultury i do konceptu Bladiego na dole jakoś to przemknie. Postaramy się jakoś, żeby nasze spotkanie przebiegało bez mikrofonu. To nie będzie mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zobaczymy, co z tym piwarnikiem będzie. Jak będzie przewijać, to nic złego. Uwielbiam Bladiego. To mamy newsa. Jakie media są? Proszę na pasek wrzucić, że... Piwarnik przemówi po polsku. Chcę powiedzieć, że ważny jest kontekst ogólnopolski w tych wyborach. Jakkolwiek oczywiście dla ludzi tutaj na dole zawsze jest ważne, kto będzie burmistrzem, jaki będzie sejmik. To wszystko jest ważne oczywiście. Listopad jest miesiącem koncertu, bo... Rekomenduję Państwu kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, naszego kandydata na burmistrza, pana Przemysława Myszakowskiego. Kandydata na burmistrza, człowiek co prawda młody, ale na szczęście ma już 30 lat, więc ta trójka jest przed jako pierwsza liczba w tym wieku. Zawsze Oleśnica była po macoszemu traktowana przez nasz wrocławski PiS, ale zawsze było gdzieś tam 8 miejsce czy 9, teraz jest zajęcie czwarte. Czwarte, no to już można powalczyć, więc życzę panu z całego serca tego mandatu.